Praca z młodzieżą jest o tyle ciekawa, że ja sam mogę wiele skorzystać i uczyć się od nich. Bardzo cieszę się, że mogę współpracować w formowaniu młodego pokolenia, które naprawdę chce się angażować w życie społeczne i rozwijać swoje talenty. Moim zadaniem w czasie tej sesji weekendowej było pokazanie młodym, w jaki sposób mogą ubogacić innych w swoim środowisku, będąc liderami współpracy i inicjatorami przedsięwzięć. W jaki sposób mogą też odkrywać swoje talenty w zależności od ich osobowości, od ich stylu, od ich charakteru. Mówiłem też o tym, jak konkretnie kreować i animować różne grupy, gdzie razem z rówieśnikami będą mogli się wyrażać zgodnie ze swoimi poglądami. Po prostu dzielę się tutaj swoim doświadczeniem jako lider, jako działacz społeczny, polityk. Wielkim wyzwaniem w Burundi jest kontekst polityczny i sposób uprawiania polityki. Znam nieco realia różnych mechanizmów, które funkcjonują tutaj w świecie politycznym. Mówiłem o tym, co blokuje w naszym kraju rozwój demokracji, jak bardzo to osłabia poczucie odpowiedzialności, gasi oddolne inicjatywy społeczne. Bardzo chciałbym, aby młodzi byli tego świadomi. W czasie tego i w czasie poprzednich spotkań uczyliśmy się tego, jak możemy odkrywać nasze zdolności i talenty. Każdy wedle swojego potencjału, według swojej osobowości i charakteru. Poznaliśmy różne grupy, kategorie osobowości, ich silne i słabe strony. Rozpoznawaliśmy różne cechy charakterystyczne typów, według kryteriów introwertyk, melancholik, ekstrawertyk, flegmatyk. Do tego różne style osobowości. Każdy z nich ma swój właściwy sposób komunikowania, swój sposób pracy, organizowania również i współpracy. Młodzi chętnie podjęli temat. Każdy starał się odkryć swoją grupę osobowości, sprecyzować swój styl. To wymagało od nich nieco introspekcji, spojrzenia siebie, pracy indywidualnej, ale generalnie uważam, że poszło im dobrze. Drugi element, ten aspekt bardziej społeczny, był nieco trudniejszy, ponieważ ten temat tutaj nie jest łatwy. O polityce tutaj nie mówi się otwarcie. To trochę taki temat tabu. Tym bardziej młodzi tego potrzebują. Potrzebują przekonania, że polityka to praca na rzecz społeczeństwa. Że być zaangażowanym w politykę to jest praca dla kraju. Że być może wbrew temu, co widzą, czego doświadczają, aby się zaangażować w politykę, nie wystarczą znajomości, ale potrzebne są kompetencje. Myślę, zaczynamy coś ważnego i odważnego. Kreujemy forum, które z czasem ma szansę stać się głosem wielu młodych w kraju. Po każdym spotkaniu wymieniam kontakty, zostawiam młodym mój adres i widzę, jak ten temat w nich pracuje. Piszemy, kontynuujemy wymianę, rodzą się pomysły, kreujemy środowisko, które być może w przyszłości będzie mogło o czymś zadecydować. Osobiście bardzo skorzystałem na tym, bo ostatecznie odnalazłem się w jednej z grup, zidentyfikowałem się z jedną z grup, wiem, co może być moim potencjałem, ale też wiem, na co muszę uważać i nad czym potrzebuję pracować. I ja też mogłam się zaklasyfikować z całym moim bagażem osobowościowym. To ciekawy eksperyment. Mam też kilka ciekawych odkryć odnośnie moich talentów, ale to już pozostawiam dla siebie. Twaragiye cyane aho abantu bamwe bibajije ko ibintu ko bavyumva twese dutegeza kwifata uko. Ogólnie rzecz biorąc, tematem tej sesji było, jak pielęgnować i rozwijać swój własny potencjał, jak się inspirować czymś nowym, jak ucząc się czegoś nowego, nie bojąc się zostawić swoich schematów. Punktem wyjścia w zajęciach, które prowadziłem, było wychodzenie ze schematów, umiejętność poszerzania własnej wizji, wychodzenie poza swój własny punkt widzenia. Mówiłem także młodym o zasadach prowadzenia otwartego dialogu politycznego bez manipulacji. Tego jednak się trzeba uczyć najpierw w rodzinie. To jest taka pierwsza szkoła komunikacji,
Potem są struktury szkoły i wreszcie grupy społeczne. To, co bardzo pomaga mi tutaj, to także miejsce, przestrzeń i wspólnota braci. Bracia są obecni, dyskretnie obok. Bardzo mi to pomagało, że jest tu też spokojnie. Jest tu tak bardzo spokojnie, medytacyjnie, cicho i nawet jeżeli program jest intensywny, ja tak naprawdę odpoczywam tutaj. Na koniec chciałbym się podzielić z Wami konkluzją, że warto kreować pozytywną wizję i bazować na tym, co już konkretnie udało się wypracować. Tutaj lubi się powtarzać, że jutro będzie lepiej. Ale jeśli nie ma działania, jeżeli nie ma decyzji, to pozostajemy tylko na poziomie słów. Tymczasem mieć nadzieję oznacza konkretne kroki w teraźniejszości, tu i teraz. Chodzi o wyjście z pasywności i takiego sentymentalnego myślenia o tym, że gdzieś indziej jest lepiej. Tutaj też może być lepiej. Ja o tym wiem, bo widzę i pracuję z potencjałem. Młodzi, inteligentni i świadomi ludzie. To daje nadzieję. Kubona hari abantu bahagaze bafise ubwenge bava muhiri wabo bagata byose bakaza kwicara ngaha anyi ngo biyumvire ico ni cizere gikomeye. Mam takie pragnienie, aby przybyć tu z moimi znajomymi. Ja czuję, że tutaj się rozwijam, odprężam się wewnętrznie, odnawiam się duchowo. Bardzo mi to pomaga.